Odcinku. Albo teraz do sołtysa iść. Tak, ciemno. Chodź. Oj, nie. A właśnie. Przydałoby się z drzemy na czym zmedytować. Do 8. 10 godzin medytacji. Dalej, płotka. Dalej, płotka, dalej! Oj. Piąty poziom. Nie powinien... O kurde, ale nie walno. Ale ta melodia jest tak bliska. Soundtrack jest inna, jest tak dobry. Ej, czemu nie chciałem, nie robił mi się ten silny cios? Dobra, trzeba zmęczyć tego, żeby wypała się, obłysił to. Dobra, i spalił. Oj? Nie. O, myślałem, że aż skraszuje. Jest tu jakaś skrzynka? A, jest roślina. Płatki zimejki. Jedź, płotka! Witajcie. Ładna wieś. A nie mogłem na sobie to zbyt. Ano. Prawdziwa perła moczaru. Skoro tak gadacie. Jak wam się tu żyje? Ano, od zimy do zimy. Rozpoznajesz ten sztylet? Tak, panie. Nie wiedziałem, że należycie do nich. Nie należy do nikogo. Przejdźmy do rzeczy. Chcę to załatwić szybko. Aha, to tak się sprawy mają. Mam pomóc rozwiązać wasz problem. Opowiadaj, w czym rzecz. Same konkrety. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Pod drzewem na szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść. Trzeba przegnać ciemne moce. Kiedy się to wszystko zaczęło? Będzie 3 roki temu. O kurde. Pamiętam ciepły dzień. Poszedłem sprawdzić, co złapało się we wnyki. A tam ludzkie ciało. Wyciągam zająca tak? Z pułapki, a tu nagle ciemno się zrobiło, chociaż środek dnia był. Wpierw myślałem, że burza idzie. Pisk taki przebił powietrze, że mi w uszach popękało. Raptem zając gnił mi w ręcach, a liście pożółkły, chociaż początek lata był. Od tamtego czasu źle się u nas działo. Ludziom zęby czerniały jak żagwie w ognisku. Baby swarliwe skakały sobie do oczu z byle powodu. No i jak dzieci kalekie się rodziły. Chrome, strach i przekleństwo. Wtedy od dawna prosimy panie lasu o pomoc. Więcej konkretów. Sami musicie to zobaczyć. Jeszcze prababka tłukła mnie kijem za szwędanie się po szepczącym wzgórzu. A to, co się teraz tam dzieje? Po
Parę razy ludziska z okolicy się skrzyknęli, co by wyrżnąć drzewa i wypalić sparszywiałą ziemię do żywego, ale żaden nie wrócił. Grunt pod trawą jest biały od ludzkich kości. Może tam... Panie lasu nie wiedzą, co to za moce? Jakieś... One wszystko wiedzą. Stara Tekla orzekła, że zesłały karę, bo ludzie ich nie szanowali. Byli tacy, co je nawet wiedźmami zwali. Ale musi to nie one, skoro was przysłały. Rozejrzyj się po szepczącym wzgórzu. Jeno, uważajcie, panie. Nie traktujcie tego lekko. Może jakiś tam pleb do lepszego świata po prostu. Nie, o, może latający płatka, wasz tyle. A, no nie, tak tylko sobie ujął. Wątpię, żeby tak było. Chyba tak nawet nie. Ale nie, jesteś nie paskudny. Ma nie chcę się z tym zabić. Jak najszybciej zrobić tą misję. Oj, może tam być coś. Tutaj jakieś itemki. Jak ruiny. O, nie widzę. O, chociaż tu. Jest. Coś tam jest. Nóż do masła. Serio? W tym był nóż do masła? Takie skrzynce? Nóż do masła. Wież rycerski. Nóż do masła. I kłan. Po prostu, no. Lekko zawsze się przyda. Lekko. Zanosi się na deszcz. No, tak jak mówił, nagle się ciemno zrobiło. Wilcze kły. Jeszcze z atmosferik daje się, robi jeszcze ciemniej. Nie zbliżaj się. Odejdź. Czuję, skąd przychodzisz. Odejdź. Odejdź. To jest wilkołak. Odejdź. Która mnie ochrania. A nie można go tak jakby nie wiem jak to powiedzieć odklątwić? Nie, nie ma takiego słowa. Ale wiecie o co mi chodzi. Nie, może Aks go spróbuję. Zobaczyć aż, jak to fajnie wygląda. Nie aż... Nie, trzeszczek. Idzie do nas, nie ma, że chodzę. Oj, wygląda się. Sam się buguje. Postać. Wyrost adrenaliny. Jaki daje mutagen z wilkołaka do ataku. A to do ataku. No bo tamto miejsce nie mam na razie. Pochodnia. Moce, które mnie chronią, wiedzą skąd przychodzisz. Ale głośno. O, luna. Może coś jest, jakaś skrzynka pod luną. Nic nie widzę.
widzę. O, jest tu skrzynka. Nie wiem, co znalazłem, może coś dobrego. Nie. Niestety nie. Nie jestem na miejscu. Po co tu przyszedłeś? Po co krew przelewasz? Przyszedłeś mnie zabić? Czy chcesz mnie wyzwolić? Zostałem zaatakowany. To jest me więzienie. Oblężona twierdza. Czekam na morderców. A mój las mnie chroni. Mordercy? Siostry morderczynie zabiły moje ciało. Teraz dręczą duszę, która się opiera. Wiedźma. Kim jesteś? Porzuciłam mój krąg. Strzegłam równowagi. Wiedźmy mnie zabiły, a ducha przekleły. Nigdy nie słyszałem o kręgu druickim w Welen. Na zawsze błądzę w labiryntach gałęzi. Bezsilna przemykam po płaszczyznach liści. Pewnie dobrze znasz mnie. Są przekleństwem Welen. Słyszą przez odcięte uszy. Krzyżują losy, tkając przędzę z włosów. Czerpią siłę z wywaru. Ważą ludzkie mięso. Dlaczego zostałeś zamordowany? Wiedźmy chcą tej ziemi. Chcą mieć ten las dla siebie. Stałam im na drodze. Musiały mnie zabić. Powiedziałeś, że jesteś uwięziony. Jestem tu przykuta kajdanami magii. Błądzę w nieskończonych labiryntach liści. Wiem wszystko o dzieciach. Ja wiem, co mnie czeka. Uwolnij mnie, proszę. Ja muszę im pomóc. Jeżeli coś zagraża sierotom, sam im pomogę. Dzieci już zabrane. Uwolnij mnie, proszę. Mogę być wichurą, mogę być galopem, mogę je ocalić. Tylko ja to mogę. Jak dalej ufam. Jedźmy? Co oni mówisz? Siostry są starsze niż najstarsze drzewa. Welen jest ich królestwem. Tu wszyscy im służą. Siostry są ukryte. Nie zdołasz ich znaleźć. Siostry słyszą wszystko. Nie zdołasz się schować. Dlaczego uważasz, że dzieci na polanie są w niebezpieczeństwie? Siostry je zabrały. Już nie ma powrotu. Gdzie je zabrały? Pomogę. To już się zdarzyło. To się nie odczyni. Do miejsca Artcerbin nie prowadzą drogi. One wszystkie umrą. Pozwól je ocalić. Chociaż po co wysłał wiedźm na nią, jeśli ona w nich... Chociaż... Może chciał ją zabić szybciej. Nie wiem. No nie będzie. Jeżeli możesz uratować sieroty z polany, pomogę ci. Znajdę je. Uwolnię. Wyzwól mnie z więzienia. Krew jest mą ucieczką. Przeprowadzisz obrzęd z czernią kruczych piór, z bielą moich szczątków i z czarnym wierzchowcem. Wolna rącza klacz, schwytana na łąkach, ciemna jak głębiny wyczerpanej studni. Żadne inne zwierzę. Zgromadź, przyjdź i przynieś. A teraz na żon. Kurczę pióra już mam. Odszukajmy szczątki i przyprowadź konia. Czarnego rumaka
trwał w postaci konia. Do czego potrzebny jest Kary Kot? Staniemy się jednością. Jak wówczas, gdy żyła. Będziemy jak wicher. Nic nas nie zatrzyma. Ona chce wejść w konia czarnego. Dzikie konie znajdziesz na podmokłych łąkach. Gdzie znajdę twoje szczątki? Moje kości spoczęły w samotnej mugi. Musisz iść na zachód, niedaleko stąd. Zgromadzę wszystko, co potrzeba, by cię uwolnić i wrócę. Zgromadź, przyjdź i przynieś do czeluści wzgórza. Tam, gdzie serce drzewa, przebij moje serce. Niech leje się krew. Zostanę pożarta, by znów się odrodzić. Wyjdź i wróć tym wyjściem, które otworzyłam. Okej. A jest tu jakaś skrzynka może? Mogę ten znowu wejść zaraz. Nie będę już żadną płotki, chyba będzie szybciej tak na piechotę po prostu. I przy okazji mogę rośliny pozbierać. Oj, to co będą? Wyskoczą zaraz? O mało, natomiast. Szybciej dni. O kurwa. Oj. Ósmy poziom. Nicz Gwen. Aj, ale dodge. Ale zdarzało. Kolejny dodge. 350. Ale muszę coś zobaczyć, czy się nagrywa. Jest, jest dobrze wszystko. 18 minut praktycznie. Zabity. Jaskółki nie mam, ale mogę się zdrzemnąć. Mieć jaskółkę. Gdzie są te kości? Kości są dziwne. Nie wyglądają na ludzkie. Szkoda mi jedynie konia, którego pewnie ona opęta. Tak zgaduję. Ale tu już marzę na konie. Płotka, chodź. Nie wiem, czy pod górę wjedziesz, ale może jakoś się uda. O, udało się. Skrzynka. Tak szczerze chciałem zejść po roślinkę. O, konie. Sorry, płotka, że nie siebie, ale jest misja w wypełnieniu. Szkoda mi trochę tego konia, jak go upęta albo zabije. Długo działa ta akcja. Dawny dom. Bombarder.
mam. A siadło nagle mi się pojawiło chyba. Ale to nie jest siadło. O, czerwone oczy ma. Jestem gotów. Możemy zaczynać. On wygląda obrazowego. Daj mi polecieć na skrzydłach kruka. Niech moje kości spoczną wśród piór. Wszystko złóż pod sercem. Potem je przebij. I podprowadź konia. Nie, nie będziemy jej oszukiwać. Składam krucze pióra. Kiedyś byłam wolna. I znów będę wolna. Składam twoje szczątki. Kiedyś byłam cielesna. I znów będę cielesna. No, czyli opęta konia. Halo, koniu? Panie Rafał, to jest... Czarny. Powiedzieć, że on dotrzymuje słowa. Że zależy, co się powie. Tak, tak mi się przypomniało. Raz. Zależy tu Janek. Miejsce mocy. A nie myślałem, że to jest problem? Na wszelki wypadek, przez jakiś czas nie chodźcie jeszcze na szepczące wzgórze. Nie może być. Coś tam się działo? Wierz mi, nie chcesz wiedzieć. A coście zrobili? Poszedłem tam i pozbyłem się waszego problemu. Szczegóły nie powinny was obchodzić. To i racja. To ja się na tym znam. Wiedźmy, czy jak nie nazywasz panie lasu, powiedziały, że mam się upomnieć o zapłatę. Ponoć wiesz, czego chcą. Wiem. Dajcie mi sztylet, zarudko wrócę. Czy on weźmie ten sztylet? No. Czy on sobie palec, co? Ała. Po co mi było to ucho? Oto i zapłata. Przekażcie ją paniom. Dlaczego obciąłeś sobie ucho? Bo taka jest umowa. Wy jesteście obcy. Nie wiecie, jak tu się żyje, a to uczciwa zapłata za opiekę. Więc wszystkie te uszy w lesie... Nie myślcie o tym, panie. Wy stąd odejdziecie, a my będziemy tu trwać, tak jak nasze dzieci i wnuki. Nad Velen nie czuwają ani bogowie, ani żaden władca. To ziemia niczyja. Kto chce przeżyć, ten sam sobie musi znaleźć pana. Od razu będziemy tam, czy... To? Od razu. To też jest ładne, ale tamto ładniejsze. O, buty dostałem. Jak miło. Rękawice. Rzeczywistości też jesteście inne niż na Gobelinie. No, przynajmniej.
Wow. Okrutne są. Teraz się pogląda chyba, nie? Co nie widzi mnie? Znów okazałaś nieposłuszeństwo. Wybaczyłybyśmy, ale nie upilnowałaś dzieci. O. Ty jednak posłuchał się. Uciekać. Lubiły tu być. Bawiły się. Trzymała słowa. Poniesiesz surową karę. A teraz milcz. Chcemy porozmawiać z Białowłosy. Ale ma oko dziwne. Poznaję to znanie. Przecież to Anna, żona barona z Wrońców. Ona nie należy do żadnego człowieka. W jej wnętrzu dojrzewał owoc. Owoc z nasienia kogoś, kogo nienawidziła. Pomogłyśmy jej. Zgodziła się służyć. Nosi nasz znak. Jest nasza. Ale przecież ciebie interesuje inna kobieta. Mów, Białowłosy. Posłużyłyście się mną. Wysłałyście mnie na szepczące wzgórze. Za darmo, kawalerze. Czy zniszczyłeś złe moce? Czy przywróciłeś spokój naszym poddanym? Wyzwoliłem ducha, który mieszkał w drzewie. Słyszałyście? Zdrada! I? To ona zabrała dzieci! To ona! Zawarliśmy umowę, że pomogę mieszkańcom wsi. Wywiązałem się ze zlecenia. Nic już im nie zagraża. A więc to tak. Postanowiłeś nas okpić. Kim był duch zaklęty w drzewie? Kimś, kto kiedyś oszukał śmierć. Uwolniłeś prastarą moc. Pojawi się znowu. W innym miejscu poza naszym zasięgiem. Znów poleje się krew. No co, do czego prowadzi ludzka głupota? Wait. A gobelinie wyglądałyście inaczej niż teraz. Coś zrobić. O, dobra, mam. Wystroiłyśmy się specjalnie dla ciebie. Gdybym wiedział, ile czasu spędziłyśmy przy lustrze. Pożądasz nas? Jestem pod wrażeniem. Macie wrodzoną zdolność polimorfii. Mogę wyssać cię do sucha. Mogę stać się z tobą jedynym splotem. Mogę być twoją najlepszą i ostatnią. Przyszedłem tu po coś innego. Ja wywiązałem się ze swojej części umowy. Kolejna was. Nigdy nie łamiemy danego słowa. Dziewczyna, my się włosy, tak na nie mówią. Chudzina wyczerpana i przestraszona, budulka słaniała się na nogę. Zaopiekowałyśmy się nią najlepiej, jak potrafiłyśmy. Jak własną córką. Wszystko na próżno. To była bardzo niegrzeczna dziewczyna. Krnomrna, uparta i samolubna. Dziewczyna, której szukam, nigdy nie skrzywdziła nikogo bez powodu. No. Nie widziałem się od dawna. Zmieniła się na gorsze. No, choć tym dlaczego was wiedźmą to trochę XD. To już nie jest ta, którą znałeś. Przepełniał ją gniew. Nie wierzę. Choć zawsze dotrzymujecie słowa, więc opowiecie mi wszystko dokładnie, tak jak mówię. Opowiemy, kawalerze. I wspomnienia. Flashback. Wiedziałyśmy, że przyjdzie taki kon. Wyczytałyśmy to z wnętrzności zwierząt. Widywałyśmy jej postać, jako mgnienie w kałużach. Nadeszła od strony moczarów. Nie od razu wiedziałyśmy, że wróżby mówią właśnie o niej.
dziecię starszej krwi. Zasiane ziarno, które wybuchnie ogniem. O kurde, jaka ona jest duża. Wydawałaś mniejsza. Gadała z Wiedźminem, Geraltem. Wydawała się o wiele mniejsza. Starsza krew! Chyba zmęczy cięki! Czemu się to tak kruszyło? Dziwne. Śpi już? Jakie gniątko. Dalej, siostry, nie ma co mi trężyć. Do stołu ukryłam, w kotle już buduję. Nie wolno nam! Wiesz, że ona jest dla niego! Imlerid dostanie ją! Dostanie! Ale nie całą! Dobrze mówi. Skosztujemy jeno krzynę. Bez powodów zaatakowała, bez powodu. Ładny ma, zgrabny, narysu będą jak z dala. Uff, narobiłaś mi smaku. Niech będzie. No idź już, idź. I ona tak co tu się odwala. O, pożałujesz tego, dziewczynko, pożałujesz. Mlerów. Mleryt, nie wiem jak się czyta. O, gramy. Ale łatwo może typu padać szybko bardzo. Uciekać. Pamiętam jak pies za pierwszym razem przychodzi, znaczy jak w ogóle razem przychodzi Wiedźmina, bo na podstawowej zbroi, bo na podstawowym mierze, znaczy na podstawowych rzeczach nic nie wykonałem i zadałem ma 200 obrażeń. I się dziwiłem, czemu Ciri jest taka dobra, jak na nie radzi. No, no to ma o wiele więcej damage'u jak na Wiedźmina. No jeszcze jeden. Szczególnie te skoki ma fajne. Kon to ma zbroję. Koń. Nie kon. Tarzan. Było to kiedyś się grało w tego Tarzana. To była fajna gierka. 21 lat ma chyba już ta gierka. Ja 10 lat temu w nią grałem. Chciałyście ją zabić. Chciałyście porąbać ją jak zwierzę i pożreć. No. Smak jej krwi przypomniał nam lata młodości. Śmieszna krew. Niezwykła dziewczyna, ale ty o tym wiesz. Żałujemy, że uciekła. Chciałyście ją zabić. Trochę mocno się pokieruje, no ale... Słowa rzucone na wiatr. Nasze losy splotą się, ale jeszcze nie teraz. Czemu nie teraz? Teraz bym już gonił za ciemnem i błądził we mgle.
Wszędzie będziesz znajdował tylko jej odbicia. Ale ona ma dziwne ruchy, albo to się coś gliczuje, albo po prostu tak. Do zobaczenia, piękny rycerzu. Dobra, to co? Bye.